Cześć, witam Was w kolejnym filmie unboxingu na moim kanale. Unboxing z serii Classic, ale uwaga, przedstawię go po trochu tak jak obecnie przygotowywane unboxingi, tak żeby w zasadzie od deski do deski postarać się wyczerpać temat. Mianowicie w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam wszystkie modele kuszetek niemieckich produkcji firmy RS Models, które no, mam już od paru lat, które wielokrotnie były widoczne w filmach, ale o tym gdzieś tam później w dalszej części filmu. To wszystko już było, a tak sobie myślę, że chyba nie było ich w unboxingu. Nakręciłem unboxing Classic z wagonami sypialnymi 305 AD polskimi i je przedstawiłem, mimo że później doszukałem się gdzieś u siebie na kanale, że dawno temu ostatnia para wagonów, którą nabyłem, miała swój osobny unboxing. To jednak w sumie cieszę się, że nakręciłem ten odcinek, bo takie spojrzenie po paru latach na te same modele jednak dużo, dużo daje. Tak? Widzimy też, jak nam się po prostu zmienia postrzeganie pewnych modeli. Tak, dzisiaj na tapetę wziąłem sobie te kuszetki. Chcę to pokazać. Pokazać nie tylko takie granatowo-szare, ale późniejsze czerwono-białe. I do tego potrzeba troszeczkę historii tutaj o tych modelach. Jak widzicie, z logo Jan Kiepura są raptem dwie sztuki, ja tutaj mam tych modeli więcej i mógłbym mieć jeszcze więcej. To może w takim razie jeszcze tylko jeden tutaj model, żeby nam nie mieszał, odznaczę i zaczynam opowieść. W samych kuszetkach wiem niewiele, poza tym, że no w Niemczech to one już tam chyba troszeczkę jeździły. Nie wiem, czy nie od początku lat 90., a może jeszcze wcześniej. Były to wagony zdecydowanie już leciwe. Wagony charakteryzowały się tym, że były usadowione na wózkach, które umożliwiały jazdę z prędkością 200 km na godzinę. Takie były założenia w ogóle handlowe tego pociągu, stąd i dlatego Polacy musieli dostarczyć wagony sypialne, zdolne jechać z taką prędkością i za granicami kraju rzeczywiście ten skład odcinkami z taką prędkością się poruszał. Na samym początku i Niemcy, i Polacy zestawili ten skład z wagonów w jednolitym, tym granatowo-jasno-szarym malowaniu, bardzo efektownym, takim jak pokazywałem Wam wagony sypialne. I tutaj pierwsza para wagonów, jest to zestaw modeli 46023, to Wam go pokażę, kursowała od rozkładu jazdy. Czekajcie, muszę sobie gdzieś tam w notatki spojrzeć, wraz z premierą od 2004 roku, ale gdzieś mniej więcej do 2009 roku. Potem już Niemcy wstawiali dalej te same wagony, ale już nie bawili się, zresztą Polacy też to w którymś momencie przecież zarzucili, tylko że z innymi typami wagonów w innych pociągach też tak mieliśmy. Już nie bawili się, żeby dostarczać dokładnie w takim kolorze wagony, tylko inne, dokładnie z tego samego typu, które już w tamtym czasie były w barwach czerwono-białych. I jak widzicie, takich modeli w barwach czerwono-białych mam 5 sztuk, a z tego co kojarzę, było ich nawet więcej. Co istotne, wszystkie to były kuszetki, czym od siebie się różniły. Kuszetka 248.5 typu, 9 przedziałów, natomiast plus przedział dla konwojenta. Natomiast drugi wagon 248.1 różni się tym, że jeden z przedziałów z zewnątrz prawie nie do odróżnienia, że jeden z przedziałów był przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Z zewnątrz prawie nie do zobaczenia, ale gdzieś wewnątrz oczywiście już to wszystko było i zajrzymy sobie do wagonów, zobaczymy, czy rzeczywiście są rozróżnione.
Jeśli będziecie kupować gdzieś modele i będziecie się kierować tylko oznaczeniem serii, to BVC MZ to jest na ogół wagon 248.5, BVC MBZ to 249.1, przy czym uważajcie, bo istnieje jeszcze typ wagonu 248.1, praktycznie identyczny, ale z innymi wózkami, i tamten mógł jechać do 160 do prędkości 160 km na godzinę. W związku z tym w składzie EN Jan Kiepura znaleźć się nie mógł. Aczkolwiek rozumiem, jeśli zdecydujecie się na taki zakup, bo modele te są trudno dostępne. Ja modele nabyłem już ładny czas temu, ładnych parę lat temu. Nie wiem, jak teraz jest z dostępnością. Zwróćcie też uwagę, że nie mam pełnych kompletów. Nie mam kompletu 15, nie mam 21, 22. Na dobrą sprawę do pełni szczęścia brakuje mi trzech modeli, ale od paru lat już ich nie szukam, nawet nie sprawdzam, nie interesuję się, czy są dostępne. Uznałem, że tyle modeli, co mam, to mi wystarczy do zestawienia składów i z tymi modelami je zestawiam. Jeszcze tutaj, jeśli chodzi o przedstawienie, wrzucicie Jan Kiepura, no to oczywiście Google żygnie wszelakimi zdjęciami. Polecam w szczególności te, które pochodzą z Reisezugwagen EO. To jest akurat zestaw Acme, jego Funboxy Classic. Nie zobaczycie. Dlaczego nie zobaczycie? Dlatego, że go widzieliście już w unboxingu osobnym. Miał osobny unboxing. O, tu jest choćby strona tych 023, macie też wszelkie tam, znaczy nie, no akurat w tym wypadku są numery, są niezłe zdjęcia, ale okej, nie będę reklamował, tylko przejdę dalej. To jest słynne zdjęcie z pierwszego dnia kursowania, a może nie tyle słynne zdjęcie, co słynny widoczek, bo ja mam też w gazecie akurat zdjęcie z tego samego dnia, ale w trochę innym miejscu, zrobione przez inną osobę, przez pana Jonatana Jurczyka. Tu jest zrobione przez pana Marka Skrzypkowskiego. Natomiast no, chwila jest historyczna, jeden po prostu naprawdę z historycznych pociągów, pierwszy kurs odświeżonego pociągu Euronight Jan Kiepura. To modele, ten poza lokomotywą praktycznie cały da się zostawić, ten skład z modeli, i to dokładnie modeli tych wagonów, a nie to, że do tak wyglądających, tylko tych modeli. Stąd zdjęcie też nabiera niesamowitej wartości tutaj dla modelarzy, dla kolekcjonerów. Tu, żeby wyczerpać temat jeszcze takiego wstępu, skieruję Was do wątku na forum modelarskim, tu w zasadzie kompendium wiedzy o modelach, jeśli ktoś chce kolekcjonować, to a wiem, że są osoby, które teraz biorą się to za to niezmiernie trudne zadanie. Pozdrawiam Cię, Krzyśku. I co jeszcze? Jeszcze proszę bardzo, jakiś tam blog, gdzie jest trochę informacji, i też tych informacji w internecie jak najbardziej można szukać. Także w tej niemieckojęzycznej części internetu, czy we flamandzkiej pewnie też, bo dotąd docierał tam ten pociąg. Dobra, to tyle wstępu i już za moment zaprezentuję Wam bezpośrednio te wagony. Tutaj oparte o ścianę leżą pudełka wszystkich modeli, akurat tych koszetek, które znajdują się w mojej kolekcji. Jak widzicie, pudełka te są starego typu, tak jak pudełka firmy Acme, czyli cienki karton i tutaj styropianowa wytłoczka. Wszystkie te pudełka są niemalże identyczne, prawie że tak samo zapakowane w środku modele, jest ulotka, jest woreczek z częściami do montażu, tu są po prostu węże,
Co jeszcze? Przyblokowane są czy to steropianami, czy to gąbką, tak żeby oczywiście były, leżały sztywno w pudełku. Niestety pudełka te mają charakterystyczną wadę, zaletę i wadę. Zaleta to jest taka, że błyskawicznie się je otwiera, łatwo je wyciągnąć, te modele z pudełek, nie trzeba rozpakowywać jak modeli Pico, gdzie się człowiek namęczy z wysuwaniem plastiku z kartonu, później plastiku z plastiku, z odwijania folii. Tutaj błyskawicznie zdejmujemy wieczko i mamy model na wierzchu, natomiast jest to równocześnie wadą, bo wieczko to trzyma się niesłychanie luźno na pudełku, stąd jak bierzecie ten model, to uważajcie, żeby się nie wyśliznął, żeby Wam dół nie wyleciał. Trzeba albo mocno ścisnąć, albo dla pewności zawsze złapać od spodu. I to się łatwo mówi, jeśli chodzi o wzięcie pojedynczego modelu, ale ja czasami potrafię w piwnicy tego typu modeli wziąć stertę pudełek 3-4 i kurczę, rzadko po rzadko, ale muszę się przyznać, że już mi się zdarzyło, że coś nagle gdzieś wyleciało. Naklejki opisują dokładnie, co jest w środku. Sam zestaw dany, pierwotnie też tak miałem, składał się dokładnie z takich dwóch pudełek. On nie miał dodatkowej obwoluty, był tylko w dopasowanym worku foliowym. Worek foliowy pewnie fabrycznie był zaklejony, wszystko sklejone tutaj na grzbiecie w kopertę, chociaż takiego fabrycznego nigdy nie dane mi było kupić. Wszystko, co trafiło do mojej kolekcji, no to już w jakiś sposób z pudełek było wyjęte. Co jeszcze? Te pudełka późniejsze już też mają logo przewoźnika City Nightline. Przewoźnik, który zdaje się, owszem, logo AB, ale już specjalna spółka była powołana. Nie wiem, czy ona należała w całości do DB, do Deutsche Bahn, czy jednak było to takie przedsiębiorstwo bardziej międzynarodowe. Tego już dokładnie nie doszukiwałem. Coś mi się tak kołacze po głowie, że to było właśnie takie bardziej międzynarodowe, w którym udziały już miały te zarządy poszczególnych państw. No, przecież nie dotyczyło to tylko i wyłącznie akurat Niemiec i Belgii, nie dotyczyło to wyłącznie wagonu N. Jan Kiepura, tylko wagonów, znaczy nie wagonów, tylko obsługi pociągów nocnych. To było to coś, co w pewnym momencie Niemcy zarzucili parę lat temu i w które miejsce weszli Austriacy ze swoją marką Nightjet, ale to już jest inna historia. No i cóż, te modele w zasadzie wszystkie wyglądają tak samo, także ja teraz już za moment po przedstawieniu tych pudełek, jak to jest zapakowane, zaprezentuję Wam poszczególne modele. Zrobiłem sobie miejsce na stoliku, muszę je Wam pokazywać osobno, pojedynczo. Inaczej no nie da się tylu naraz wypakować, po prostu zwyczajnie nie ma miejsca i tu już szybciutko tak to będzie wyglądało. Wyjęcie tego, tak jak powiedziałem, jest błyskawicznie. Sam wagon wygląda tak. Co można o nim powiedzieć? No, jakość wykonania oczywiście na poziomie LS Models, czyli idealna niemalże. W zasadzie nie ma się tutaj do czego przyczepić. W wagonach tych nie było czegoś takiego, żeby chodziły historie, że a kupiłem to tutaj, to niedomalowane, tu tamto, tu owam to. Wagony te zawsze były bardzo poszukiwane błyskawicznie, jeśli trafiały na rynek wtórny, bo w sklepach za moich czasów to ich nie było. Widzieliście w zestawieniu w arkuszu kalkulacyjnym, przy tych modelach miałem zapisaną datę, kiedy się pojawiły, 2008 rok. Podejrzewam, że tamte czerwono-białe pojawiły się w podobnym czasie, może rok, dwa, trzy lata później. Już nie dochodziłem do tego, w jakich dokładnie latach one musiały wyjść, ale to był na pewno podobny w miarę okres.
Także, tak jak mówię, nowego nie kupowałem, a jak cokolwiek się na rynku wtórnym pojawiło, czy teraz się pojawia, to nikt w zasadzie specjalnie nie wnika, jak te wagony wyglądają. Jeśli nie są rozdeptane, rozklapnięte, po prostu połamane, to każdy bierze w ciemno cokolwiek się tylko na rynku nie pojawi, bo taki jest głód na te wagony. Jak widzicie, to jest kuszetka, w której akurat są rozłożone łóżka. Jest to do jazdy nocnej przygotowany wagon, model. No i tyle. Wózki bez blaszek do odbioru prądu. Jak widzicie, spód tego modelu, no, szału nie ma na obecne standardy. Jak modele choćby robi Robo, to tu nie sprawia żadnego wrażenia. A jednak modele te uważane było za aj, waj, co to takiego nie jest. Dlaczego? Dlatego, że zwróćcie uwagę na to, kiedy się ukazały. Tak, to było 15 lat temu. Wtedy jednak były ciut inne oczekiwania jak teraz. I myślę, że jakby teraz robił TLS Models, to ten spód pewnie tego wagonu wyglądałby zgoła inaczej. No chyba, że on jest taki biedny. No ale tak, jak człowiek się spojrzy, potrzyma w ręku wagon Robo i nie wie, jak go chwycić, żeby czegoś nie uszkodzić, to tutaj się tak to wszystko dziwnie czuje. Wnętrze jest pomalowane, wielokolorowe, ale to zobaczymy w odpowiednim momencie. Wagon BV CMBZ 248.1, więc gdzieś musi być przedział dla niepełnosprawnych i to już Wam go pokażę z zewnątrz. Tu jest te 8 przedziałów klasycznych dla podróżnych, którzy tam śpią, po 6 łóżek w przedziale. No i oznaczenie akurat tu mamy z tej strony, że przedział dla niepełnosprawnych, z tej strony nie ma, więc zakładam, że to jest właśnie ten przedział tutaj w tej części, a to jest przedział dla konwojenta. Tu są oczywiście toalety. To tak na szybciutko przy tym wagonie. Teraz wyciągnę drugi. Modele, tak jak powiedziałem, później różnią się tylko malowaniem. Są jako takie identyczne. Wyciągnę teraz drugi z modeli z tej pary. Model wagonu BVC MZ i odwrócę go drugą stroną. To pokazywanie jest dokładnie takie samo jak w przypadku tamtego. To samo można powiedzieć o tych modelach. No i co my tu mamy? Tak, mamy ten jeden przedział więcej, nie ma tego przedziału dla przewozu osób niepełnosprawnych i to jest cała różnica. To po prostu co widzimy w środku. I to tyle, tak? Tak jak mówię, na tamte czasy, na 2008 rok, zwłaszcza jak się popatrzyło, co produkował Tilly, który zrobił jakąkolwiek bryłę wagonu i tylko różne malowania dawał i wszystko wypychał, albo co gorsza, taki Merklin, wszystko skrócone, nie wiadomo co, to tu była rewolucja. Zobaczcie, oznaczenia na oknach wewnętrznie, na szybach naniesione, tu to okno jest zupełnie inne, coś tu jest, nie wiem co to do końca jest, ale coś tu jest. To było naprawdę coś ekstra w porównaniu do ówcześnie dostępnych na rynku modeli. To na razie tyle z tej prezentacji. Kolejne modele zaprezentuję Wam w kolejnej scenie. Dlaczego? Dlatego, że ma to tam największy sens, bo scena będzie już w rozdziale porównania, to tam porównamy te inne malowania tych samych wagonów. Kuszetki w innym malowaniu z przedziałem dla niepełnosprawnych mam sztuk 2, pozostałych tych bez przedziału będzie sztuk 3. Stąd najpierw porównajmy
te. Inne malowanie, City Nightline, ale City Nightline napisane na małej naklejce. Ta naklejka jest tutaj widoczna. To oczywiście nie jest na modelu naklejka, to nie jest naklejone, tylko to jest już taki tampon druk. Logo DB po lewej stronie. I w zasadzie w środku chyba jest to samo. Inne malowanie, inny kolor dachu, jasno-szary. Pewnie zakładam, że jest to odwzorowanie tu właściwego wagonu, chociaż co prawda już takie na zdjęciach jest łatwiej znaleźć, bo one dłużej w tym malowaniu jeździły. Zresztą sam takie fotografowałem. Nawet mam w kolekcji zdjęcia chyba dokładnie takich wagonów, bądź bardzo zbliżonych może nawet tego wagonu. Cała reszta, oczywiście wszystko jest to samo, pod spodem tak samo wygląda, tyle tylko, że tutaj malowanie tego pudła wagonu jest inne. Trzeci z wagonów, też z tej samej strony, pokażę, poczekajcie, bo chyba tu ustawiłem sobie aparat na jednakową odległość. Teraz ten trzeci z wagonów. Tu mamy logo City Nightline jako duży szary napis kursywą. Natomiast charakteryzują się, to jest ostatnia chyba wersja malowania, mniej więcej. Charakteryzują się tym, że tu mamy to opis wagonu, że to jest kuszetka. Liegewagen po niemiecku, kuszetka po angielsku i nie wiem, jak przeczytać tą wersję francuską. I pewnie kojarzycie tutaj to malowanie wagonu, bo przecież w chwili obecnej w takim schemacie malowania jeżdżą, czy jeździły dopiero co, jeździły chyba dopiero co, kuszetki słowackie. Słowacja odkupiła od DBAG te wagony, nie tylko Słowacja, bo one trafiły też do prywatnych przewoźników i też do kolei austriackich, ale część kupiła Słowacja i w przypadku Słowacji to one początkowo w ogóle jeździły w takim malowaniu identyko jak teraz. Nawet nie wiem, czy zamalowane było logo DB, pojawiło się logo WSBA, firmy właśnie tutaj tej kolei słowackiej odpowiedzialnych za zarządzanie wagonami, a tak było na początku jakieś parę lat temu, a od jakiegoś czasu wagony te zyskały pewnie w wyniku napraw czy odświeżenia malatury czarny śródokienny pas. I tak ostatnio choćby były w zeszłym bodajże roku sprzedany taki zestaw wykonany przez LS Models na zamówienie włoskiego dystrybutora sklepu firmy Pirat. I prezentowałem Wam dokładnie tego typu modele w unboxingu, takie słowackie, i też potrójny zestaw też miał swoją prezentację w takim malowaniu jak tutaj. Stąd same te wagony znamy, one już nie są częścią tego odcinka, ale gdzieś tam możecie wrócić do tamtych odcinków. I to tak wygląda w przypadku tych wagonów. Ja sobie je odłożę. I teraz odłożę ten wagon. Na razie niech będzie tu. Pokażę Wam akurat, może niech będzie z tej strony, te z przedziałem, bez przedziału dla niepełnosprawnych i ich modele. To względem ostatniego, który był, to już po prostu na moment pokażę z pudełka, wyjmę z pudełka. Chociaż nie wiem, czy jest specjalnie sens, ale no niech będzie. To jest ten model. Proszę bardzo, czyli to logo City Nightline i te napisy po prawej stronie mówiące o tym, że to jest kuszetka. Tak by mi się chciało ustawić ten model na górze, ale chyba było to by bardzo nieroztropne zachowanie z mojej strony. Także może tu odłożę. Nie bójcie się, to spadła, tylko ta wieko mi spadło na podłogę. Wagony wcześniej odłożyłem na bok. Także tu. Już. A dobra, pokazuję kolejne wersje.
Kolejne wersje tu już wyjmę. Akurat mam po jednej wersji, nie mam pary, w sensie kuszetki z przedziałem dla niepełnosprawnych i bez. Tylko pojedyncze wagony i już wam tu pokazuję. Logo DB po lewej stronie, nie City Nightline, to jest chyba starsza wersja, tylko tu napis DB Nachtzug, tak? To sobie marka Deutsche Bahn zrobiła taką markę. Już nie pamiętam, które były po kolei, bo tu mamy Nachtzug, był City Nightline, a zaraz wam pokażę jeszcze jedno malowanie. Oczywiście cała reszta, czyli no tutaj brak tego przedziału dla niepełnosprawnych, jak najbardziej ta sama. O, tu proszę bardzo, drabinka zleciała, więc może wytypuję sobie akurat ten wagon do otwarcia, żeby wam pokazać środek. To ja go odstawiam na bok. Wagon ten wystąpi w kolejnej scenie. I kolejne z wagonów. Tu będziemy mieli jeszcze inne malowanie. A mianowicie prawie identyczne jak poprzednie, tylko logo jest nie DB Nachtzug, tylko DB Autozug. Także w ten sposób. Całe szczęście, że firma LS Models wydawała te wagony w różnych malowaniach o różnych numerach. Dzięki temu możemy mieszać je ze sobą. I tak w rzeczywistości bywało, że te sąsiadujące malowania, część była już miała naniesione nowe logo, część stare. I też tak fotografowałem, że jeden miał, załóżmy, logo DB Autozug, a drugi City Nightline. Że one rzeczywiście jeździły z takimi różnymi oznaczeniami. Stąd to też fajne, że są różne numery wagonów, że nie są to te same numery. I można mieć kilka zestawów, tak jak ja, i te pociągi sobie tak w miarę fajnie składać. Oczywiście ja sobie mogę pozwolić na złożenie Jan Kiepura, ale te osoby, które gdzieś mają więcej takich wagonów niemieckich i sąsiednich zarządów, to mogą sobie znakomitą ilość pociągów w tamtych czasach, po roku 2000, kursujących po Niemczech, składać, a na pewno było co? Zresztą to krzyżowanie pociągów, przełączanie wagonów i naprawdę super czasami wyglądały niektóre składy, przede wszystkim też były długie. To dobra, to już tą prezentację tego odłożymy, uznamy tą scenę za zakończoną. Jeśli chodzi o porównanie, tak jak powiedziałem, wagony są praktycznie identyczne konstrukcyjnie, różnią się tylko te modele malowaniem, a za moment zajrzymy do środka. I już mam wagon tutaj, że tak powiem, na warsztacie do otwarcia. Tradycyjnie trzeba mieć przy sobie kilka kart magnetycznych i tym samym sposobem, co we wcześniejszych unboxingach, trzeba jakoś się dostać do środka, delikatnie je powkładać. Przy czym uważajcie też na okna, żeby tam się jakieś okno nie zaczepiło. Na pierwszy ogień pójdzie wagon z napisem N. Jan Kiepura. Przypomnę, wagon, model ma już 15 lat. Także człowiek nie wiadomo, nie zauważy, jak szybko czas płynie, ile tu już jest czasu na rynku. No i jak włożyłem te cztery karty, to wszystko wychodzi dziecinnie, łatwo. Tak? Tu nie ma absolutnie żadnego problemu z wyjęciem. No i co? Standardy na 15 lat temu, standardy, których Pico nie może teraz wprowadzić, rzecz niepojęta. Wielokolorowe wnętrze. I nie jest to jakoś nie wiadomo jak super, tak? Ono nie jest jakoś super szczegółowe, żeby to było nie wiadomo co takiego porobione, tak? Tutaj nie ma żadnych już drobnych szczegółów na tych leżankach porobionych, nie wiem, poduszek, pościeli czy czegokolwiek innego, ale są drabinki,
ale jest wielokolorowe wnętrze. Na oknach są naniesione symbole, oznaczenia, które pewnie były, są namalowane drzwi i też te oznaczenia wszystkie są. Stąd wszystko wygląda z zewnątrz bardzo porządnie, bardzo fajnie i na pewno po oświetleniu taki wagon bardzo fajnie się prezentuje. Ja go odłożę na moment na bok. Otworzymy teraz tą kuszetkę. Ta była z przedziałem dla niepełnosprawnych. Super osprzętu dla niepełnosprawnych tam nie było. Zobaczcie, że wcale nie było wózka inwalidzkiego. To dla tych choćby tutaj takie rozważania myślowe, czy w wagonach z przedziałami do przewozu rowerów powinny być rowery w środku. No, wychodzi na to, że może niekoniecznie, tak? Skoro nie ma pasażerów w wagonach, standardowo nie dostarczają producenci figurek pasażerów. Nie jest to w 100% pewne, co mówię, bo są jednak pewne wyjątki, ale powiedzmy, że na ogół jest tak, że figurek nie ma. To czemu akurat mielibyśmy dostać rowery, tak? Wózków inwalidzkich tu, jak widzicie, Les Models nie dało. Jeszcze nie zwolniłem ostatniego przycisku, on musi być tutaj bliżej brzegu. O, dokładnie. I już leciutko mi wyszło, a w zasadzie też i wyleciało, bo jak widzieliście z zewnątrz, coś tu było nie tak, wyleciało ta element łóżek. To ja sobie teraz postaram się to włożyć na miejsce. To klejone nie jest, to jest po prostu tak wkładane na wcisk. Chyba jest wszystko w porządku. No i teraz możemy przyrównać oba wagony. Jak widzicie, ten środek jednak jest inny. Tutaj te dwa pomieszczenia są całkowicie inne. Co jest tu takiego dużego, to nie mam pojęcia. Aha, to jest pewnie toaleta przystosowana do tego, żeby niepełnosprawny mógł wjechać na wózku i z niej skorzystać. Zwróćcie też uwagę, że tu nie ma, nie będę przybliżał, bo nie ma co przybliżać, żeby pokazywać. Się zastanawiałem, czy tutaj nie zoomować na dół. Nie ma żadnych odwzorowanych umywalek, sedesów i tak dalej. Po prostu pomieszczenie. A po co miałoby być, tak? Skoro wszystko jest zasłonięte mleczno-białym oknem. Także tu firma poszła na kompromis, na tym zaoszczędziła i to ma sens. To ma jak najbardziej sens, bo można by się było domagać, że a to tego nie ma i tak dalej, a Pico zrobiło, a Robo zrobiło. Pico zrobiło, odwzorowało sedesy czy tam umywalki, Robo może zrobiło bardziej. No tak, tylko po co, tak? Po to, żeby ktoś otwierał, zdejmował budę i od góry zaglądał? No nie. Także rzeczywiście tu sobie to odpuścili, za to wnętrza tam, gdzie jest widoczne przez okno, są zrobione. O. Także tak, i teraz, żebym wiedział, co i jak właściwie założyć, no to muszę spojrzeć na oznaczenie wagonu. BVCMZ to będzie ten bez tego przedziału. Tu, gdzie jest łazienka, gdzie są te puste miejsca, okna, tak zakładamy. No to trzask. Bardzo prosto. Jest już jeden wagon złożony. Drugi za moment znowu odwracamy. Tak, żeby łazienka na łazienkę i też bardzo gładko, bardzo łatwo weszły. I to w zasadzie tu już wydaje mi się, że w miarę wyczerpałem ten temat prezentacji tych wagonów. Na makiecie pokazywać ich nie będę. Także kolejnej sceny takiej, że na makiecie, że coś tam pokazujemy, jakieś oświetlenia i nie, to nie, bo to nie ma najmniejszego sensu. Tamtej sceny nie będzie. Przejdę teraz do dalszej części filmu, także nie spodziewajcie się sceny, to nie jest błąd złożenia filmu. Nie będzie sceny na makiecie. Do czego takie wagony można wykorzystać? No gadam od początku tego filmu o składzie Niankiepura, więc chyba jasne, do czego można wykorzystać, do złożenia tego pociągu. No i kiedy się pojawi, czy się pojawi. Spójrzcie bardzo. Mam playlistę.
od dawien dawna, Enya Kimura, gdzie jest 18 filmów. Zobaczcie, jakie to są stare nagrania. Dawno temu to robiłem, kiedy jest tam pierwsza część zamieszczona na kanale, 5 lat temu, czyli w praktyce pewnie 2017 rok. Gdzieś na początku i tak jak mówię, takich filmów jest. To jest ten pierwszy skład, taki inauguracyjny, co wam zdjęcie pokazywałem, z braku pomarańczowej EP09. Parę lat minęło i dalej mi jej brakuje. To w ogóle film nagrywany jeszcze w Warszawie. Pojechało wtedy EP08 firmy Pico, chodziło o pomarańczową lokomotywę. Tak pojechało, tak musiałem sobie wtedy radzić, co istotne, cała reszta wagonów była taka, jakiej użyłbym i teraz, czyli praktycznie prawie te same numery inwentarzowe, jak w rzeczywistości przy tym przejeździe inauguracyjnym. I takich filmów stworzyłem kilkanaście. Kierowałem się tutaj, to pokażę wam w podsumowaniu jeszcze, kierowałem się zestawieniami z gazety Koleje Małe i Duże. Zrobiłem kilkanaście, 12 chyba filmów. Do ostatnich, które ostatnie już robiłem na podstawie, przepraszam, własnych zdjęć. I to jest chyba ten ostatni film. Ten był na podstawie już mojego zdjęcia, bo jak ja się tym wszystkim zainteresowałem, to jeszcze okazało się, że ten... A nie, tu jest zestawienie chyba wszystkich. To okazało się, że on jeszcze jeździł. Nie, tu jest jeszcze jakiś inny, gdzieś chyba za granicami Polski. To może być ten... Nie, nie, nie. A, wszystko mi się tu przestawia. Taki. To może być ten, który na podstawie mojego... Tak. To jest moje zdjęcie, nie najlepsze, ale akurat takie złapałem. Tych zdjęć zrobiłem raptem kilka. To był zdjęcie zrobione, jak widzicie, gdzieś tam późną jesienią, listopad, październik. Coś takiego, a może początek grudnia. I od tego rozkładu jazdy chyba nie wiem, czy ten pociąg nie zginął w momencie, kiedy robiłem to zdjęcie. Już w kolejnym rozkładzie jazdy go... A nie, 10 kwietnia przecież jest napisane. Ale gdzieś w którymś momencie ten pociąg zginął. Wydawało się, że on będzie wiecznie, więc mi tam wcale się nie spieszyło, żeby robić zdjęcia. Stąd aż tak dużo ich nie mam, ale tak jak mówię, ten film był na podstawie tego zdjęcia. Dlaczego je użyłem? Wiem chyba ze względu na husarza, bo mogłem użyć model dokładnie tej lokomotywy firmy Roco, tak, tak zwaną Landrink. Także filmów na kanale jest. Też później do tej listy dołączałem kolejne. O, ten to chyba nie powinien być w tej... Chociaż nie, tu jest Jan Kiepura, gdzieś tu stoi. Dobra. Do tej listy dołączałem później robione filmy. To już filmy robione w Niemczech, na przykład tu Jan Kiepura z Barołem 113A. Zobaczcie odpowiednio długo, bo z komentarzem są te filmy, więc one już tam troszeczkę trwają. Są odpowiednio dłuższe. Czemu tutaj ten jest, to nie wiem, ale dobra. Kolejna sprawa właśnie, czy pojawi się jakiś jeszcze film? No oczywiście, że się pojawi. Właśnie teraz, podczas kręcenia tego odcinka, dotarłem do zdjęcia, które owszem widziałem, ale kiedyś je zignorowałem. Teraz przejść obojętnie obok tego zdjęcia nie mogę. Już wam je pokażę. No i zobaczcie. Problem jest z tym, że ja nie mam modelu tej belgijskiej lokomotywy i chyba nie mam ochoty kupować przy obecnych jakichś szalonych cenach modeli, więc jeśli już, to puszczę może z jakąś lokomotywą niemiecką, niech to będzie, że jest dalej, ale zwróćcie uwagę na skład. Wagon białoruski, trzy wagony rosyjskie, jest to zdecydowanie gdzieś z pierwszych lat kursowania. To oczywiście dojdę sobie do tego, gdzie jest. Tu mamy wagon restauracyjny i patrzcie, jest okazja na wykorzystanie tego modelu Acme, który niedawno był wydany, on ma osobny unboxing, bo to jest wagon, który miał pantograf. Tu już go nie ma, także z tej formy, nie wagon polskiej konstrukcji, tylko wagon niemiecki. Także tu jest ten wagon. Dalej mamy chyba
wagon, sliperetkę, tak mi się wydaje, po ramkach okien. I tu będą kuszetki polskie i kuszetki niemieckie. Wagony sypialne polskie i kuszetki niemieckie. Najpierw są kuszetki, dwie kuszetki niemieckie i to są te z logo N. Jan Kiepura. To bym to rozpoznał, dlaczego tak twierdzę, po fartuchach. A tu nasze 305 AD to twierdzę po tym, że wagony mają te fartuchy. A co mamy dalej? Dalej mamy trzy wagony w malowaniu papuga. I tutaj jest chyba pytanie, a co to są za wagony? Czy wagony drugiej klasy, czy wagony pierwszej klasy? Ja bym sobie roboczo przyjął, że to będą wagony drugiej klasy i takie trzy sztuki będę miał. Czy wśród nich jest wagon pierwszej klasy? Nie sądzę, ale może gdzieś do tego dojdę, mam chwilę czasu, tu z tego zdjęcia raczej się nie da tego rozwikłać, nawet tu powiększyć się już bardziej nie da. Nie rozwikłam tego, chociaż no przyrównam, bo może ten model jeden troszeczkę się różni od tych dwóch. Czy rzeczywiście, może wy coś wiecie, to dacie mi odpowiedź w komentarzu, a ja zabiorę się dopiero gdzieś po emisji tego filmu. Może coś wiecie na ten temat, może sam też dojdę do informacji. Ale skład jest zacny, wymagający, bo to jest 13 wagonów. Nie wiem, jak to pojedzie i czy pojedzie. Może to będzie temat, nie wiem, gdzieś na wakacje, na tory rozłożone, na tory rozłożone na tarasie. I bardzo prawdopodobnie tak to będzie wyglądało. Niemniej jednak wydaje mi się, że będzie to fajny przyczynek do tej playlisty, do ponownego wykorzystania wagonów i do użycia po raz pierwszy tego wagonu. Także takie będzie wykorzystanie jeszcze tych wagonów. Ile to kosztuje, gdzie to kupić? Ile to kosztuje? No, tyle, ile jesteście w stanie zapłacić, jeśli znajdzie się ktokolwiek, kto zechce wam to sprzedać. Aktualnie zawsze ktoś poszukuje wagonów, tych, zwłaszcza tych pierwszych, niebiesko-jasno-szarych, niebiesko-białych, z napisem N. Jan Kiepura. Te kuszetki niemieckie przede wszystkim poszukiwane są w Polsce, ale nie tylko. Tak, każdy by sobie chciał złożyć skład ten pierwszy. Natomiast no, muszę przyznać, że wiele osób jednak troszeczkę odpuszcza te składy pierwsze z bardzo prostej przyczyny. Praktycznie niemożliwym w chwili obecnej jest zdobycie wagonów sypialnych białoruskich, tych błękitnych. Tutaj to po prostu się tego nie da. Jeśli już się trafia, to kosztuje to niebotyczne pieniądze. Typu było ogłoszenie parę miesięcy temu na forum modelarskim wagonu białoruskiego w cenie chyba powyżej 2000 zł za jeden wagon. Także no, tak to niestety wygląda. Te wagony aż tak drogie nie powinny być, ale tak jak mówię, wiele osób może sobie odpuszczać już, no bo co im po tych wagonach, skoro tamtych białoruskich nie zdobędą. Stąd skupiają się na przykład na składzie Kiepury z późniejszych lat, choćby z tego względu, że można do niego podpiąć husarza, a nie EP09, której też nie ma. Stąd no, wszystkie te wagony mają wzięcie. Wszystkie kuszetki 248.5.5 i 249.1 są modelami stosunkowo trudnymi do kupienia. Tu wpisałem akurat numer katalogowy pierwszego, tak żeby się coś znalazło. Znajduje się strona, którą już wam pokazywałem, na reisezugwagen.eu. Szukać gdzieś po internecie tych wagonów no, raczej nie ma większego sensu, żeby Google wam akurat coś znalazł w jakimś sklepie. Tak jak mówiłem, 15 lat mają te modele, więc w żadnym sklepie one 15 lat nie będą leżeć. Nie ma szans. Owszem, możecie trafić gdzieś na jakiś sklep, który wystawia rzeczy używane, więc to nie to, że nie warto. Zawsze warto szukać w ten sposób. Choćby parę miesięcy temu kupiłem wagon białoruski Tiliga, który też nagle w pewnym momencie zniknął.
z rynku, też po prostu już wszedł w lata i kupić się go nie dało, to jednak kupiłem. Stąd próbować zawsze warto. Natomiast na rynku wtórnym typu eBay, typu Willhaben, AT, typu eBay Kleinanzeigen, typu OLX, typu Allegro, zawsze możecie próbować. Najłatwiej wydaje mi się, że w tym momencie jest gdzieś na eBayu i tu już bym proponował wyszukiwać po serii wagonu i dalej wybierać. Nie stoimy tak do końca na straconej pozycji. Oczywiście trzeba to sobie zawęzić do skali H0, żeby nie było. Tak jak mówiłem, LS Models wydał sporo kuszetek, z tej, znaczy wagonów z tej formy, tych kuszetek. Proszę bardzo, za malowanie City Nightline i ono jest od dawien dawna dostępne. To już tak poszukiwane nie było, mimo że wagon z podobnego okresu. Tutaj malowanie Ban Touristic Express, ten bardzo fajny. Ja chciałbym bardzo kupić całe niebieskie, malowanie współczesne, takie Alpen, i Alpen Zylt Express, i wydaje mi się, że Pirata albo LS Models w tym roku, w przyszłym, może później takie wyda. Po co mi to? Do Chopina fotografowałem to w składzie w 2022 roku. Tutaj malowanie Flixtrain. Tak jak mówiłem, sprzedali, kupili nie tylko te wagony Słowacy, ale także i różne prywatne podmioty. Także stąd te różne malowania. Gdzieś widziałem malowanie czerwono-białe, ale jednak chyba to była skala N. Także za bardzo się ucieszyłem, że będę miał wam co pokazać. Cofnę się tutaj tą stronę, żeby były choćby te N-ki. Zwróćcie uwagę. Aha, nie do końca, może ktoś nie zaznaczył. Zwróćcie uwagę na ten wagon, który to, jaka to jest skala. Mamy to napisane, co to jest za skala. 46018, numer katalogowy wskazuje, że to jest skala H0. I to jest bardzo, bardzo blisko, tak? Bo to jest ta kuszetka, której wam mówiłem, żeby nie kupować, bo to jest 248.1, czyli ma innego typu wózki, jest dopuszczona do prędkości 160 km na godzinę. Ten wagon nadaje się zwyczajnie do innych składów, nie do kiepury, choć no, kto wie, może kiedyś gdzieś tam w kiepurze i awaryjnie pojechał, ale budować w ten sposób pociągi, no to tak już wiem z własnego doświadczenia, że nie powinno się. To teraz jeszcze sprawdźmy pod kątem, a właśnie, bo tu jeszcze była potencjalnie, nie, to już jest NK. Dobra, nie będę tego analizował. BVC MBZ, może tu coś będzie. Jak już wagony są normalnie dostępne, no to te ceny jakoś tak chore nie są. Chociaż tutaj, o tu mamy w tym zestawie pytanie, czy jest podany który numer. To jest jeden z tych, to jest ten środkowy wagon chyba. Tak, zdecydowanie środkowy z tych wagonów. Pytanie, na jakich urwało mi się nagrywanie tam poprzedniej sceny. Także już kontynuuję. Na szczęście urwało mi się tuż pod koniec mojej narracji. Wniosek w temacie cen i tak dalej, gdzie to kupić, jest taki: szukajcie, a znajdziecie. Cierpliwie poszukujcie tych modeli, czekajcie, może będziecie musieli długo czekać, ale gdzieś tam się znajdą. Trudno może być z niebiesko, z granatowo-szarymi, natomiast tymi czerwono-białymi wydaje mi się, że całkiem sensowne szanse istnieją, żeby takowe modele gdzieś sobie zgromadzić na różne składy. Jak widzieliście, no potrzeba minimum parę sztuk w różnych malowaniach, ale nie jest to niemożliwe do zdobycia. Pora na podsumowanie całości.
Jak widzieliście, wagony porządnie zrobione, ale jest to konstrukcja sprzed kilkunastu lat. Obecnie już aż tak nie razi swoją innowacyjnością, filigranowością i nie odstaje tak od konkurencji. Jednak ta konkurencja też poszła troszeczkę do przodu. To pokazuje, że nie można spoczywać na laurach. Te modele trzeba robić coraz lepsze. Natomiast jak teraz spojrzałem, każdy z moich modeli ponownie wyjąłem z pudełka, to nie natknąłem się na żadne wady, na coś, co by mi się od razu rzuciło w oczy, tak? Może ta kontrola jakości dawniej była lepsza. To też taki wniosek, chociaż to, co wychodzi z LS Models, nawet i obecnie, to też wydaje mi się, że obiegowa opinia jest taka, że zastrzeżeń do tego nie ma. Ja w ostatnich latach kupiłem parę lokomotyw i dwa zestawy wagonów do pociągu RegioJet i nie ma się tam do czego przyczepić. Co jeszcze w podsumowaniu? Chcę Wam powiedzieć, że tak, wagonów jeszcze nie chowam, bo porobię zdjęcia sobie tych wagonów, więc zapraszam Was później na ostatnią scenę, gdzie trochę tych zdjęć będzie. To nie jest jeden model, tylko modeli jest 7, stąd też i tych zdjęć. Pokaz tych zdjęć będzie stosunkowo długi. Jeśli nie będziecie chcieli, to po prostu sobie film wyłączycie. No ale dla tych, którzy chcą, wydaje mi się, że zdjęcia mogą się jednak do czegoś przydać. Chociaż w razie czego, to też w internecie niektóre z tych modeli są dobrze obfotografowane na stronie reisezugwagen.eu. I tu na sam koniec też chciałem powiedzieć, że nieucenionym artykułem jest, ja już pokazywałem tą gazetę w którymś odcinku pewnie, poświęconym Kiepurze, koleje, numer kolei małych i dużych, numer 31. Do tego artykułu sięgałem już wielokrotnie. Artykuł o składzie pociągu Euronight Jan Kiepura, pana Andrzeja Wilka, z przedstawieniem tych modeli, z przedstawieniem składów, jak to wygląda w środku. Naprawdę kompendium podstawowej wiedzy na temat składu tego pociągu. To oczywiście nie wszystko, w razie czego jeszcze musicie wyszukiwać w internecie, choćby wątek, który Wam pokazałem o tych, poza tym no, artykuł jest sprzed paru lat, modeli nie za wiele, ale jednak jakieś tam przybyły, także już jest nieco lepiej, tak, choćby wagony barowe przybyły, stąd już pewne składy są do złożenia, przybyło pewnych lokomotyw, no ale w dalszym ciągu rzeczy kluczowej, czyli lokomotyw EP09 nie mamy. Ale trochę jednak wagonów do Kiepury wydanych było. Tu jeszcze pokażę to zdjęcie na koniec. Na początek choćby zestawienie takiego trójwagonowego składu, to może być jakieś zadanie na początek, to już końcówka, rozkład jazdy pociągu 2013-2014 rok, było to naprawdę biednie. Tak, tu nie ma wszystkiego, bo później składy te w końcu jeździło, to gazeta jest z roku 2014, ja choćby swoje zdjęcie Wam pokazywałem w 2016, to fotografowałem, także jeszcze parę lat temu jeździło i później już jako wagony dołączone, połączone razem z pociągiem BWE. Także taka była końcówka historii tego składu. W temacie wagonów do pociągu Jan Kiepura to może na razie tyle. To jest taki wdzięczny temacik do odcinka Unboxing Classic, a już teraz mogę powiedzieć, że chodzi mi po głowie też, żeby przedstawić zestawy. Niektóre, jeden był na pewno przedstawiony w unboxingu, ale takie duże, wielowagonowe zestawy do pociągu BWE firmy Acme może też Wam pokażę, żeby powrócić gdzieś do tego składu. Modele, które parę lat temu były
bardzo gorące, gorące nowości i wzbudzały olbrzymie zainteresowanie, dlatego że jeszcze tam te pociągi były do zobaczenia na torach. Od paru lat już w tej malaturze wagonów nie zobaczymy. Może coś tam na Grochowie dogorywać, gdzieś w krzakach. Coś mi się tak kojarzy, że jakiś taki wagon tam był. Stąd i zainteresowanie tymi modelami spadło, a może warto je przypomnieć szerszemu gronu. A póki co dziękuję za obejrzenie odcinka. Tak jak mówię, jeszcze będą zdjęcia, ale już bez komentarza, bez niczego. Także póki co żegnam się z Wami. Cześć.